Wieczór Państwu, lub dzień dobry. Nazywam się Marcin Giełzak i będę miał okazję powiedzieć Państwu kilka słów na temat crowdfundingu jako metody pozyskiwania finansowania na realizację projektów związanych z szeroko rozumianą kulturą. Zanim przejdziemy do właściwego wykładu, to pewnie dobry obyczaj nakazywałby się przedstawić. No a w tym konkretnym przypadku także trochę uzasadnić, dlaczego to właśnie ja zabieram głos na ten temat i dlaczego powinniście Państwo poświęcić najbliższą godzinę, aby zapoznać się z moimi poradami i uwagami na ten temat. No, na swoją obronę mogę powiedzieć, że o kilkadziesiąt kampanii crowdfundingowych miałem okazję się otrzeć. Miałem to szczęście, że współpracowałem z naprawdę wieloma wspaniałymi projektodawcami, którzy realizowali swoje pomysły dzięki właśnie tej metodzie finansowania, a i sam znajdowałem się w roli tego, który próbuje przekonać społeczność do tego, żeby jego projekt wsparła. Oprócz tego starałem się też popularyzować crowdfunding. W tym celu wraz z Bartoszem Filipem Malinowskim stworzyliśmy fundację We The Crowd, uruchomiliśmy bloga. Udało nam się także wspólnie napisać i wydać, zresztą dzięki crowdfundingowi, podręcznik Crowdfunding Zrealizuj swój pomysł ze wsparciem cyfrowego tłumu. W tym podręczniku zresztą całkiem sporo piszemy na temat finansowania kultury. Współpracowałem także z Polską Agencją Prasową, gdzie przygotowywaliśmy depesze, pracowaliśmy nad tekstami po to, żeby ilekroć coś ważnego w świecie crowdfundingowym się działo, na przykład jakaś istotna kampania pod kątem tego, ile pozyskała pieniędzy, czy pod kątem tego, jak niezwykły projekt dzięki niej został sfinansowany, kiedy taka kampania się udawała, staraliśmy się to popularyzować po to, żeby budować wiarę ludzi w to, że crowdfunding działa i że w gruncie rzeczy każdy crowdfundować może, choć to nie znaczy, że każdy crowdfundować powinien, do czego jeszcze zaraz wrócę. Muszę już na samym wstępie też powiedzieć zupełnie otwarcie, że zdaję sobie sprawę, że wyczerpanie tematu uzyskuje się za cenę wyczerpania słuchaczy. Ja nie mam ambicji ani takich, ani takich. Chciałbym raczej Państwa zainspirować, pokazać, czym crowdfunding jest, pokazać, dla kogo jest, a dla kogo nie. Pokazać, dlaczego warto zainwestować swój czas w zgłębianie arkanów właśnie tej metody pozyskiwania funduszy. I no, przy odrobinie szczęścia przekazać także trochę praktycznej wiedzy, którą ja wyniosłem z realizacji licznej kampanii, która moim zdaniem może się okazać pomocna przy podejmowaniu decyzji, czy crowdfunding jest dla Państwa, a później przy realizacji kampanii jako takiej. Przechodząc już do rzeczy, naszym zadaniem będzie na pewno zdefiniować crowdfunding i określić, czym on jest i do czego służy. I żeby to zrobić, no to pewnie musimy najpierw, że tak powiem, oczyścić przedpole terminologiczne i umówić się co do tego, co poszczególne słowa znaczą i w jakim kontekście, w jakim znaczeniu będę się nimi przez te najbliższe kilkadziesiąt minut posługiwał. Zacznijmy od sprawy najbardziej istotnej. Crowdfunding. Co to jest? No, termin oczywiście pochodzi z języka angielskiego. Jeżeli się cofniemy do angielskiego źródła słowu, otrzymamy crowd, tłum, funding, finansowanie, a zatem crowdfunding to finansowanie przez tłum. Chociaż w polszczyźnie utrwaliło się raczej finansowanie społecznościowe, termin zaproponowany przez Karola Króla, który moim zdaniem dość dobrze oddaje istotę rzeczy, ponieważ słychać w tym pewną analogię do mediów społecznościowych, gdzie również duże, rozproszone grupy ludzi łączą siły tam po to, żeby tworzyć treści, po to, żeby prowadzić dyskusje, tu, aby finansować projekty, które uważają za wartościowe. Dalej będziemy mówić o projektodawcach, to znaczy o tych osobach, które przedstawiają swój pomysł i chcą pozyskać na nie finansowanie, o wspierających, to znaczy tych, które dokonują wpłat po to, żeby projekt mógł być zrealizowany, i wreszcie o platformach crowdfundingowych, to znaczy tych serwisach, tych stronach internetowych, na których projektodawca prezentuje siebie i swój pomysł, a wspierający mogą dokonywać wpłat. W ten sposób zbliżamy się do tego, żeby uchwycić już samą istotę crowdfundingu. Ryzykując pewne uproszczenie i powiedziałbym ostracyzm środowiskowy badaczy crowdfundingu, którzy lubią budować wielopoziomowe, skomplikowane definicje, ja odwołam się do definicji prostej i jednozdaniowej, moim zdaniem oddającej istotę rzeczy. Według mnie istotą crowdfundingu
jest pozyskiwanie pieniędzy na realizację konkretnego projektu za sprawą wpłat dokonywanych przez internautów, którzy w zamian za swoje wpłaty otrzymują z góry umówione świadczenie zwrotne. Skąd to moje krygowanie się i asekuranctwo, kiedy mówię o tym, że te słowa wywołają opór? Istnieje wiele różnych odmian crowdfundingu i w gruncie rzeczy każda z nich trochę rządzi się swoimi prawami i pewne ogólne zasady i prawidła, które stosują się do większości odmian crowdfundingu, już mogą nie stosować się do tej jednej poszczególnej, żeby to zobrazować bardzo konkretnym przykładem. Istnieje odmiana crowdfundingu, którą nazywamy crowdfundingiem charytatywnym. Najprostszy przykład. Określona osoba próbuje zebrać pieniądze na operację swojego dziecka. W takiej sytuacji na przykład mówienie o świadczeniu zwrotnym nie byłoby w dobrym tonie. Ludzie pomagają z pomocy serca, nie chcą dostać nic w zamian, nie chcą ani udziałów, ani prezentów. Chcą po prostu wiedzieć, że pieniądze, które na szczytny cel wpłacili, zostały faktycznie na ten cel wydane i że mogli pomóc. Więc jakby ostatni punkt mojej definicji, który mówi o tym, że internauci otrzymują w zamian określone świadczenie zwrotne, tutaj się oczywiście nie stosuje. Dalej, zwyczajowo w crowdfundingu klasycznie rozumianym mamy do czynienia z platformą crowdfundingową, o której mówiłem na samym początku. No ale przecież możemy sobie wyobrazić sytuację, w której projektodawca nie odwołuje się do platformy, ale tworzy platformę. Tak było w przypadku jednej z największych kampanii crowdfundingowych w historii, która zebrała ponad 300 milionów dolarów, kampanii na grę Star Citizen, gdzie projektodawcy podjęli decyzję o tym, że uruchomią sobie swoją własną platformę crowdfundingową, bo tam sami tworzą zasady. I na przykład, o ile tradycyjna platforma wymagałaby od nich, aby kampania została zamknięta w określonym przedziale czasowym, na przykład w 30 dni, tutaj projektodawcy mogą zbierać 3 lata albo 10 lat, albo ile chcą, dlatego bo to ich platforma, ich regulamin i ich zasady. Natomiast moim celem tutaj nie jest wyczerpać, powiedziałbym, zagadnienie od strony teoretycznej, czy nie jest pokazać każdy jeden rodzaj crowdfundingu, ale odwołać się do, po pierwsze, crowdfundingu najbardziej klasycznie rozumianego. To znaczy, kiedy słyszymy hasło crowdfunding, mamy na myśli projektodawcę, wspierający, którzy dokonują wpłat poprzez internet i świadczenie zwrotne, które otrzymują. Po drugie, odwołać się do modelu, który jest po prostu najpopularniejszy. I po trzecie, odwołać się do modelu, z którego skorzystać najłatwiej. No bo niewspółmiernie łatwiej jest na przykład wejść na platformę crowdfundingową, która jest ogólnodostępna, niż zbudować platformę crowdfundingową od zera własnym sumptem. Kiedy mówimy o tym klasycznym ujęciu crowdfundingu, to bardzo często można się spotkać w literaturze z taką, powiedzmy, anegdotyczną definicją, że crowdfunding to jest taka sytuacja, w której zamiast pójść do jednego podmiotu, jednej osoby, jednej instytucji, czyli na przykład do państwa, do inwestora, do funduszu inwestycyjnego, etc. i poprosić ich o 100 tysięcy złotych, idziemy do 100 tysięcy ludzi i prosimy ich o złotówkę. No, ten aforyzm, jak każdy aforyzm, to jest półtorej albo pół prawdy, bo cała prawda oczywiście jest nieco inna. To znaczy, bardzo rzadko jest tak, że w crowdfundingu idziemy do aż tak potężnej rzeszy ludzi. Do największej kampanii, o których ja wiem, to było około 50 tysięcy wpłacających i to były też kampanie o globalnym zasięgu, a przynajmniej kampanie, które były kierowane do publiczności anglosaskiej. W Polsce na takiej ilości wspierających raczej nie będziemy mogli liczyć. Po drugie, no właściwie nigdy nie idziemy po złotówkę. W crowdfundingu chcemy przedstawić pewne świadczenie zwrotne, pewną propozycję wartości i powiedzieć, że za określoną wpłatę, powiedzmy w wysokości złotówki, możemy wręczyć nagrodę, która jest na przykład tylko podziękowaniem, ale wraz z narastaniem tych wpłat, czyli że ktoś wpłaci 50 zł, 100 zł, 1000 zł, no to będzie dostawał nagrodę odpowiednio bardziej atrakcyjną. Zatem tę, powiedzmy, anegdotyczną definicję też należałoby zrewidować. Natomiast to, co warto zachować w pamięci i to, co stanowi owe, powiedzmy, półtorej prawdy w tym aforyzmie, to to, że crowdfunding istotnie, co do zasady, bazuje na niewielkich wpłatach. Nie idziemy po 1 000 000 zł czy 2 miliony.
i że adresatem kampanii crowdfundingowej jest potencjalnie nieograniczona ilość wspierających, potencjalnie nieograniczona ilość internautów. Skoro przy definicjach jesteśmy, to też od razu pozwolę sobie nadmienić, że funkcjonuje w literaturze crowdfundingowej takie pojęcie jak crowdfunding kultury, czyli cultural crowdfunding. I sięgając do notatek, mogę przedstawić definicję, która do mnie szczególnie przemawia, którą zaproponowała trójka autorów, którzy są autorami pracy Varieties of Cultural Crowdfunding. I oni zwracają uwagę na następujące ujęcie. Crowdfunding kulturowy to jest kompleksowy proces, za sprawą którego artyści wykorzystują finansowanie społecznościowe jako kanał dystrybucji swoich utworów, sposób umacniania swojej rozpoznawalności na rynku oraz wzmacniania swojej branżowej reputacji, a także jako metodę pozyskiwania kapitału. Zwracam tutaj od razu uwagę na rozkład akcentów. Metoda pozyskiwania kapitału zostaje wymieniona na ostatnim miejscu. Dlaczego tak? Istotnie, pozyskanie pieniędzy na realizację projektu jest centralnym aspektem crowdfundingu, ale nie jedynym. I powiem więcej, bywają kampanie, w przypadku których projektodawca nie dlatego decyduje się na crowdfunding, że nie stać go na realizację projektu w inny sposób, czy nie byłby w inny sposób pozyskać kapitału. Pojawiło się wręcz takie zjawisko przez wielu piętnowane, jak celebrity crowdfunding, czyli sytuacja, w której na przykład hollywoodzcy aktorzy albo popularni muzycy pozyskują, czy próbują pozyskać finansowanie realizacji swoich projektów metodą crowdfundingu, co wywołuje u części wspierających jednoznacznie negatywne reakcje, ponieważ stwierdzają oni zaraz, crowdfunding powinien być po to, żeby wspierać tych, którzy inaczej finansowania pozyskać nie mogą, żeby dać szansę debiutantom, żeby dać szansę tym, którzy myślą inaczej, a nie żeby wspierać tych, którzy tak czy inaczej finansowanie by pozyskali. Z kolei inni twierdzili, nie, to dobrze, że się pojawiają również i celebryci, i sławy muzyki czy filmu, dlatego, bo to pomaga promować i popularyzować crowdfunding i osoby, które wejdą na platformę crowdfundingową po to, żeby wesprzeć popularnego aktora, no, zobaczą w podpowiedziach, że są też inne kampanie i być może wtedy te inne kampanie również postarają się wesprzeć. No ale dlaczego ten aktor, dlaczego ten sławny muzyk chcą korzystać z crowdfundingu? Dlatego, bo zrozumieli, że crowdfunding to jest w gruncie rzeczy specyficzna relacja pomiędzy projektodawcą a wspierającym, pomiędzy artystą a publicznością. I relacja ta ma wiele wymiarów, nie tylko wymiar finansowy. Jeden aspekt to na przykład niezależność twórcza. I tu odwołam się do przykładu hollywoodzkiego aktora, jakim jest Don Cheadle, który poprzez crowdfunding pozyskał pieniądze na swój film Miles Ahead, czyli na film biograficzny traktujący o życiu wielkiego jazzmena Milesa Davisa, a społeczność zdecydowała się go wesprzeć i film ten sfinansować, ponieważ uwierzyła w jego historię. Crowdfunding w gruncie rzeczy polega na opowiadaniu dobrych historii. To, co zawsze mówiłem na szkoleniach, które prowadziłem z przedmiotu crowdfundingu, ludzie nie wspierają projektów, ludzie wspierają innych ludzi. I istotnie, projektodawcy mogli widzieć wielu znanych aktorów, którzy chcieli sfinansować swój film i im nie zaufali, a w przypadku Dona Cheadle było inaczej. Dlaczego? Dlatego, bo Don Cheadle przekonał publiczność, że naprawdę był wielkim fanem, wielkim zwolennikiem talentu Milesa Davisa, że zrobienie filmu o Milesie Davisie było jego życiową ambicją, ale on chciał zrobić film o Milesie Davisie według własnej wizji. Chciał, żeby jego oryginalny scenariusz został sfilmowany. Tymczasem każde studio filmowe, do którego przychodził, chciało ograniczać jego niezależność artystyczną. Chciało zrobić film bardziej przystępny, prostszy, krótszy, który miałby mniej, w mniejszym stopniu opowiadałby na przykład o muzyce jazzowej, a w większym stopniu skupiał się na jakichś wątkach plotkarskich i tak dalej. I ten twórca, ten aktor, reżyser zwrócił się do swojej społeczności z bardzo prostym apelem. Jeżeli chcecie zobaczyć ten film tak jak ja go widzę, jeżeli kochacie twórczość Milesa Davisa tak jak ja ją kocham, to proszę was o wsparcie.
No i jak sądzę, odniósł w tej mierze sukces, bo nie tylko, że zebrał finansowanie na realizację tego filmu, ale także obraz ten uzyskał nagrodę Grammy za najlepszą ścieżkę dźwiękową, no i był nominowany za najlepszy debiut reżyserski podczas festiwalu Kamerimcz. A więc niezależność twórcza. To pierwsza rzecz, którą crowdfunding daje, jeżeli chodzi o wartości pozafinansowe. Inna rzecz to demokratyzacja kultury. Tego przecenić się nie da. To znaczy, crowdfunding sprawia, że potencjalnie każda osoba może zrealizować swoje aspiracje, swoje pasje, swoje ambicje na polu kultury, bez względu na to, czy mają właściwe znajomości, czy mają możliwości finansowe, czy mają koneksje. Po prostu oddają się ocenie publiczności i ta publiczność podejmuje decyzje. No to znowu mogę się podeprzeć konkretnym przykładem, tym razem z Polski. Zdolny młody baletmistrz Rafał Minkiewicz, nazywany polskim Billym Elliotem, studiujący na prestiżowej Royal Opera House w Londynie, zderzył się z takim problemem, że nie był po prostu w stanie dłużej płacić czesnego i kosztu swojego utrzymania życia w brytyjskiej stolicy. Musiał inaczej niż wielu z jego kolegów, którzy korzystali ze wsparcia zamożniejszych rodzin, ze wsparcia instytucji, które mogły im zaoferować atrakcyjne stypendia, łączyć to z pracą zawodową, co prowadziło do tego, że no, był już u kresu wytrzymałości, nie mógł pozyskać odpowiednich środków finansowych, no i istniało realne ryzyko, że będzie musiał wrócić do Polski. Zdecydował się na kampanię crowdfundingową, w ramach której poprosił społeczność o to, żeby go wsparła, żeby pomogła mu spełnić jego marzenie, którym było nie tylko ukończenie nauki w Royal Opera House, ale także wystąpienie na spektaklu kończącym rok akademicki. I społeczność w tą historię uwierzyła. Społeczność zaangażowała się w jego kampanię i dzięki niej polski Billy Elliot swoje marzenie, swój cel zrealizował. Trzeci element zupełnie pozafinansowy, albo niezupełnie pozafinansowy, to eliminacja pośredników, eliminacja tak zwanych gatekeeperów. Czyli wchodzimy, powiedziałbym, w taki model artysty-przedsiębiorcy. Nie mamy do czynienia z podziałem na artystę, który tworzy dzieło sztuki i na otoczenie biznesowe, które już potem podejmuje decyzje, jakie opakujemy, jakie sprzedamy, no a jeszcze w najgorszym razie, jak to było w przypadku Milesa Davisa, filmu o Milesie Davisie i Dona Cheadle, będzie chciało decydować o tym, no zróbmy taki film, który się sprzeda, więc na przykład zmieńmy scenariusz. Żeby tego uniknąć i tych pośredników się pozbyć, można się odwołać do crowdfundingu po prostu po to, żeby rozliczać się bezpośrednio ze społecznością. Dobrym przykładem takiego postępowania była firma tworząca gry komputerowe Obsidian. Firma słynąca z tego, że tworzyła gry ambitne, gry o bogatej fabule, gry trudne, gry wymagające wiele od odbiorcy, a więc gry, co do których, no powiedzmy, biznesowa strona partnerstwa wychodziła z założenia, że nie będą się dobrze sprzedawać, no i na różne sposoby wywierała na Obsidian presję, ale nawet zakładając, że z tą presją byli sobie w stanie poradzić i że gry się faktycznie dobrze sprzedawały, no to później, kiedy przechodziło do podziału zysków, no to oczywiście ci, którzy wykładali pieniądze i ci, którzy mieli prawo powiedzieć, komputery, na których pracujecie, krzesła, na których siedzicie, biura, które zajmujecie, to jest coś, co my zainwestowaliśmy. Kampanie marketingowe, dzięki którym docieraliśmy do publiczności, to jest coś, co my sfinansowaliśmy, no to i my zagarniemy dla siebie lwią część zysków, prawda? Analogicznie, to jak taka kampania marketingowa ma wyglądać, to jak o tej grze mamy opowiadać, to jak mają wyglądać nasze relacje z mediami, z graczami, fanami i tak dalej, no to my też będziemy tu zawsze mieli ostatnie słowo. A Obsidian stwierdziło, w sumie dlaczego? Przecież moglibyśmy sprzedawać gry bezpośrednio naszym fanom, graczom, otrzymywać od nich za to pieniądze i samemu po pierwsze zachowywać dla siebie cały ten przychód, a po drugie podejmować wszystkie te biznesowe decyzje związane z tym, jak będziemy funkcjonować w branży gier wideo jako ich twórca. Kolejny aspekt to możliwość mobilizacji niszowych publiczności, czy po prostu szansa na to, żeby
zaistnieć, żeby móc funkcjonować jako artysta, z góry zakładając, że nie przyciągniemy do siebie setek tysięcy czy milionów ludzi, którzy będą zainteresowani tym, co tworzymy, ale że istnieją takie nisze, które mogą docenić naszą twórczość, no ale muszą mieć taką możliwość, muszą w ogóle dotrzeć do tego, co chcemy zaproponować. I tutaj przykładem bardzo klasycznym, bo to jeden z pierwszych przykładów, powiedziałbym, nowoczesnego crowdfundingu w ogóle, jest zespół Marillion. Zespół muzyczny z Wielkiej Brytanii, w latach 80. jeszcze znany z wielu przebojów, ale w latach 2000 już mocno, że tak powiem, wyeksploatowany, który znalazł się w dużych problemach finansowych i któremu wytwórnia płytowa powiedziała zupełnie otwarcie, że no, nie wiemy, czy to jest zasadne, żeby inwestować pieniądze w wydanie kolejnego albumu sygnowanego przez was, dlatego, bo po prostu nie ma słuchaczy, którzy czymś takim są zainteresowani. Marillion wierzył, że takowi są i stwierdził, że istotą rzeczy jest to, żeby ci słuchacze mogli się policzyć. Żeby ta społeczność zobaczyła, że to nie jest tak, że już tylko ja słucham Marillion, tylko że takich ludzi jest trochę więcej i że razem możemy ten zespół wesprzeć i razem cieszyć się jego muzyką. Geniusz Marillion polegał na tym, że odwrócili zasady gry. To znaczy, raczej niż najpierw wydać album, a potem starać się go sprzedać, zwrócili się najpierw do swoich fanów i powiedzieli, jeżeli będziemy w stanie pozyskać od was przedpłaty na nowy album Marillion, jeżeli przynajmniej 6 tysięcy osób takiej przedpłaty dokona, to będziemy w stanie ten album wydać. Bardzo klasyczne zachowanie dla crowdfundingu, czyli chcemy coś zrobić, nie mamy na to pieniędzy, więc najpierw dajcie nam pieniądze, a potem my dostarczymy to dobro, ten produkt, usługę, to dzieło, które jest przedmiotem kampanii crowdfundingowej. Dlaczego akurat 6 tysięcy? Bo tyle osób Marillion miało na swojej liście mailingowej. Odzew zaskoczył ich bardzo, dlatego, bo w błyskawicznym tempie pojawiło się 12 tysięcy zamówień, dwa razy tyle niż planowali. Album się dzięki temu ukazał. Mało tego, od tej pory już każda płyta Marillion była finansowana metodą finansowania społecznościowego. Firma zupełnie pozbyła się pośredników, wytwórni płytowych, po prostu są oni, jest ich publiczność. Publiczność nieliczna, ale niezwykle zmotywowana. I mogę powiedzieć, śledząc na przykład polski kontekst crowdfundingowy, że ogromną karierę zrobiły gry planszowe. Właśnie dlatego, że to jest bardzo zwarta społeczność. My możemy nie znać osobiście nikogo, kto gra w planszówki, albo już na pewno nikogo, kto gra w te planszówki nałogowe. Ale ludzie, którzy grają w planszówki, którzy je kochają, znają siebie nawzajem. Znają siebie nawzajem przez media społecznościowe, przez konwencje, na które jeżdżą. Znają blogerów i serwisy, które tym tematem się zajmują. I w tej społeczności, jeżeli przedstawi się ciekawy pomysł, powie się, jestem w stanie zrobić grę planszową, która jest rewolucyjna, albo która po prostu jest piękna, jeśli chodzi o estetykę, o wykonanie, to ta społeczność będzie w stanie się zmobilizować, dokonać wpłat i dać nam szansę, żebyśmy tą grę zrealizowali. Chociaż w normalnych warunkach rynkowych byłoby to nierealne. No i ostatni aspekt pozafinansowy. Walidacja pomysłu, mówiąc językiem startupowym, czyli przekonanie siebie, ale też potencjalnie innych interesariuszy, że pomysł, z którym wychodzimy, ma sens. Dokonujemy pewnego rodzaju weryfikacji hipotezy, eksperymentu. Mówimy, że naszym zdaniem ten pomysł jest sensowny, że znajdą się na niego nabywcy, że będzie miał on recepcję uzasadniającą to, żeby coś takiego zaproponować. No ale jak to sprawdzić? No, można zobaczyć, czy osoby będą chciały dokonać wpłat metodą crowdfundingu. Kiedy mówimy o takiej walidacji, o takim eksperymencie, to bardzo ważne jest, żeby nadmienić jeszcze jedną rzecz. Crowdfunding obarczony jest bardzo niskim ryzykiem, zarówno z perspektywy projektodawcy, jak i wpłacającego. Dlaczego? No, projektodawca, zanim przystąpi do kampanii, nie musi jeszcze mieć tego, co jest przedmiotem kampanii. Czyli jeżeli jesteśmy zespołem muzycznym i mamy nagrać płytę, to możemy mieć ledwie demo albo trzy piosenki, bo właściwą płytę
z książeczką, z grafikami, z, nie wiem, teledyskiem, który może nagramy za chwilę, no to będziemy w stanie przygotować dopiero w momencie, w którym pozyskamy pieniądze zebrane metodą crowdfundingu. No więc weryfikujemy hipotezę, czy mamy na tyle wiernych fanów, w gronie tych, którzy przychodzą na nasze koncerty, którzy odwiedzają naszą stronę internetową, którzy nas lubią na Facebooku, żeby zebrać pieniądze w ramach przedpłat na realizację takiego projektu. Z kolei wspierający są w takiej sytuacji, że dokonują wpłaty i czekają. No, załóżmy, że kampania trwa 30 dni. Oni dokonali wpłaty pierwszego dnia. Są bardzo zmotywowani. Po 30 dniach, jeżeli kampania się nie uda, jeżeli nie zbierze minimalnej wymaganej kwoty, te pieniądze bezpiecznie wracają do wpłacających. Więc jeżeli wpłaciłem 50 zł, 50 zł wróci automatycznie na moje konto. Zatem od razu możemy wyjść jako projektodawca z taką propozycją do wspierającego. No, w najgorszym razie po prostu nic się nie stanie, dostaniecie swoje pieniądze z powrotem, ale w najlepszym razie zrealizujemy ten cel, na którym nam zależy, na którym Wam zależy. I jeśli chodzi o taką próbę walidacji pomysłu, no to nie muszę szukać daleko. Dawałem przykłady ze świata muzyki, ze świata gier komputerowych, ze świata gier planszowych, ze świata baletu. No mogę teraz dać przykład własny, to znaczy książka, o której wspominałem, crowdfunding. Początkowo została odrzucona przez wydawców. Wydawcy powiedzieli, że przeprowadzili badania rynkowe, z których wyszło im w sposób niezbity, że po prostu nie ma zapotrzebowania na książkę o crowdfundingu. Ich zdaniem nie jest to zasadne, żebyśmy kontynuowali rozmowy na ten temat. My wtedy wyszliśmy z kontrpropozycją. Powiedzieliśmy, a gdybyśmy tak zrobili kampanię crowdfundingową, mającą na celu zebranie funduszy na wydanie tej książki. Wtedy, po pierwsze, pokażemy, że są osoby, które chcą wejść w posiadanie tej książki, że są zainteresowane tym, żeby taką książkę kupić. Po drugie, będziemy mogli wykonać swego rodzaju wstępną kampanię promocyjną, to znaczy promując kampanię, zachęcając ludzi do wpłat, będziemy działać w mediach społecznościowych, będziemy działać w mediach tradycyjnych, będziemy odbywać spotkania z czytelnikami. No więc już od razu na poczet przyszłych zysków, kiedy już książka będzie leżała w księgarniach, wykonamy pewne działania o charakterze marketingowym. No i później, kiedy już pozyskamy odpowiednią kwotę, no to ta partycypacja finansowa wydawnictwa też będzie niższa niż w sytuacji, w której musiałoby sfinansować wszystko od początku do końca. I wydawnictwo na takie wyzwanie odpowiedziało: dobrze, w takim razie udowodnijcie nam, że rynek na to jest, to my pokryjemy część kosztów związanych z wydaniem książki, a wy pokryjecie, wasza społeczność, która dokonuje wpłat, pokryje tą drugą część. Czyli tą pierwszą, bo najpierw musieliśmy pokazać pieniądze od społeczności. Przystępując do tej kampanii, że tak powiem, przygotowaliśmy wszystkie instrumenty niezbędne do realizacji tego eksperymentu. To znaczy, skąd ludzie mieli wiedzieć, czy chcą czytać książkę, którą my napiszemy? No, zaczęliśmy od tego, że 100 stron tej książki opublikowaliśmy za darmo w internecie, mówiąc: tak piszemy, taka jest nasza wizja crowdfundingu, taką wartość chcemy czytelnikom zaproponować. Jeżeli widzicie w tym wartość, dopiszemy kolejne strony, potroimy rozmiary tej książki. I jeżeli z kolei widzicie fragmenty, pasusy, które Wam się nie podobają, napiszcie nam o tym. Jeżeli widzicie obszary, w których książka mogłaby być poprawiona, również o tym wspomnijcie. Jeżeli na przykład sami prowadziliście kampanię crowdfundingową i to, o czym piszemy, można by znakomicie zobrazować, odwołując się do niej, wskażcie na przykład tej kampanii w mailu, czy pisząc do nas na Facebooku, a my wtedy zaznaczymy w tekście wszystkie te interwencje, których dokonała nasza społeczność. A więc nie tylko odwołaliśmy się do crowdfundingu jako metody pozyskiwania finansowania, odwołaliśmy się również do crowdsourcingu, czyli do współpracy z publicznością przy tworzeniu dzieła. Publiczność stała się częścią tego całego przedsięwzięcia, stali się współautorami tej książki. No a jak są współautorami tej książki, to tym bardziej zależy im na tym, żeby ta książka się ukazała. Jeżeli są projektodawcami crowdfundingowymi, których projekt został opisany za sprawą tego, że zgłosili nam ten projekt i my zobaczyliśmy, istotnie jest to bardzo ciekawy pomysł, opiszemy go, no to też chcą, żeby ta książka się ukazała, no bo o ich projekcie tutaj mówimy. Więc uczyniliśmy z tej naszej społeczności,
która się gromadziła na naszym blogu, która się gromadziła w naszych mediach społecznościowych, która przychodziła na nasze szkolenia, która przychodziła na wydarzenia, które nasza fundacja organizowała, uczyniliśmy z niej naszych partnerów, naszych wspólników i zaproponowaliśmy im razem z nami doprowadzić się do wydania tej książki. I to nam się udało zrobić. Poświęciliśmy teraz nieco czasu, żeby spróbować zniuansować, że tak powiem, definicję crowdfundingu i pokazać, że ma on różne zastosowania, ale myślę, że czas na to, żebyśmy wrócili do tego, co Państwa interesuje pewnie najbardziej, czyli no do tego, że chcemy to finansowanie pozyskać teraz. Jak to zrobić? Kluczem, jak już wskazałem, jest to, żeby społeczność zaangażować. Jednym ze sposobów jej zaangażowania no jest oczywiście to świadczenie zwrotne. No i w ten sposób spróbuję dopełnić definicję i przejść już do warstwy praktycznej poprzez omówienie typologii crowdfundingu, do której tutaj będę chciał się odwoływać. Dlaczego dopełnić definicję? Bo według mnie najłatwiej jest crowdfunding podzielić ze względu na typ nagrody. To nam po prostu od razu określa model prawny, od razu określa, w jaki sposób nawiązujemy relacje ze społecznością i to też nas bardzo często kieruje na właściwą platformę crowdfundingową. I trzymając się tej typologii, takiej no powiedzmy na wpół autorskiej, chociaż odwołującej się do tego, co w literaturze można znaleźć, proponuję, żebyśmy mówili o crowdfundingu w modelu nagrodowym, w modelu przedsprzedażowym i w modelu donacyjnym. Co one znaczą po kolei? Crowdfunding nagrodowy to jest sytuacja, w której proponujemy w zamian za wpłaty określone świadczenie zwrotne, ale to świadczenie zwrotne, że tak się wyrażę, znajduje się niejako obok celu kampanii crowdfundingowej. Spróbujmy to sprowadzić do konkretu. Powiedzmy, że mamy zespół muzyczny, który chce sfinansować trasę koncertową, żeby nie dawać cały czas przykładu albumu. To może być coś, czego, że tak powiem, nie można dotknąć, nie jest fizyczne. Chcemy pojechać w trasę koncertową, chcemy objechać 30 miast, potrzebujemy w tym celu pozyskać odpowiednie środki finansowe. No i zachęcamy naszą publiczność do tego, żeby nas wsparła. No i zamiast sprzedawać bilety i czekać, czy ludzie się pojawią, no to zanim jeszcze jeden bilet wydrukujemy, no to organizujemy kampanię crowdfundingową. No, co może być nagrodą? Nagrodą na przykład może być to, że umieścimy na naszej stronie internetowej podziękowanie dla osoby, która dokona wpłaty. No, nie wymaga taka nagroda od nas żadnych nakładów finansowych, bardzo łatwo ją dostarczyć, no więc powiedzmy wystarczy, ktoś wpłaci 5 zł i wtedy umieścimy jego nazwisko na naszej stronie internetowej. Powiedzmy dalej, że możemy tej osobie zaproponować, że będzie mogła ona spędzić czas z nami jako muzykami przed koncercie czy po, jako taka, powiedziałbym, nagroda o charakterze niematerialnym, symbolicznym, no ale dla kogoś, kto jest fanem zespołu, kto ceni jego twórczość, kto chciałby tych muzyków poznać i tak dalej, ma to pewną wartość, tak? No, powiedzmy, że może być to 500 zł. No, załóżmy, że jednak taka osoba no, chciałaby mieć jakąś pamiątkę i tak dalej, chciałaby mieć coś materialnego, no to możemy na przykład zaoferować gitarę, która była używana na koncertach zespołu, na przykład z autografami samych muzyków, za 5000 zł. Prawda? No bo tu mamy do czynienia z dobrem rzadkim, unikalnym, no i takim, które ma pewną wartość sentymentalną. Osoba, która jest fanem zespołu, może być gotowa 5000 zł za taką gitarę z autografami zapłacić. Możemy na przykład, po to, żeby nagrody się łatwiej skalowały, umówić się, przekażemy podziękowania, na przykład metodą wideo. Połączymy się na Skype'ie po jednym z koncertów z tą osobą, która dokonała wpłaty i z nią porozmawiamy. Więc możemy tutaj tworzyć bardzo różne nagrody. One nie dotyczą wprost tego, co chcemy zrobić, czyli koncertu i trasy koncertowej, natomiast stanowią jakieś atrakcyjne świadczenia zwrotne, które dla tej konkretnej społeczności, która jest zwolennikami talentu tych konkretnych muzyków, stanowi wartość, którą oni są w stanie wynagrodzić, za którą są w stanie zapłacić, nie licząc tego, że oczywiście zapewne identyfikują się też z celem nadrzędnym, jakim jest to, żeby sam koncert się odbył. Jeżeli chodzi o, że tak powiem, realia prawne tego, jak mamy traktować tego rodzaju nagrodę, no to
Tu nie ma pełnej zgodności. To znaczy, prawnicy tak bardzo klasycznie na gruncie litery prawa powiedzieliby, no, że ciężko wykazać, że mamy tutaj tak naprawdę do czynienia z jakimś zobowiązaniem, że nie jest to przedsprzedaż, tylko mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z upominkami, które nie są powiązane z wysokością nagród, z wysokością wpłat. Natomiast platformy crowdfundingowe są w tej mierze bardziej zachowawcze, czy żeby mówić wprost, bardziej zapobiegają o to, żeby chronić interes wpłacających i należy się z tym liczyć. To znaczy platforma crowdfundingowa każe nam zaakceptować jako projektodawcy regulamin i powie, no jeżeli się zobowiązałeś, projektodawco, że za wpłatę w wysokości 500 zł spotkasz się z osobą, która dokona tej wpłaty, no to te zobowiązanie, które względem społeczności przyjąłeś, taki regulamin zaakceptowałeś i masz obowiązek to zrobić. Nierzetelni organizatorzy kampanii, czyli tacy, którzy właśnie różne rzeczy obiecują dostarczyć w zamian za wpłatę, a później tego nie robią albo robią to z ogromnym opóźnieniem, z całą pewnością będą podlegać potężnemu ostracyzmowi społeczności. Ten ostracyzm będzie się przenosił na media społecznościowe, często też się będzie przenosił na media tradycyjne, jeżeli kampania zyskała odpowiedni rozgłos. No i te, powiedzmy, cele wizerunkowe, promocyjne, marketingowe, które czasami przysługują projektodawcom, którzy uruchamiają kampanię, tutaj obrócą się, no nie w niwecz, ale wręcz obrócą się przeciwko samemu projektodawcy, który tylko straci wizerunkowo na tym, że tak postąpił. No, same platformy crowdfundingowe oczywiście również wtedy wywierają dużą presję, ale no, z całą pewnością też zmierzają do tego, żeby rozwiązać to polubownie, ale gdyby takie polubowne rozwiązanie było niemożliwe, no to też i te sprawy kończą się, czy mogą skończyć się w sądzie. To znaczy po prostu projektodawcy mogą powiedzieć, że dokonali wpłaty i zgodnie z regulaminem oczekują tego, żeby świadczenie zwrotne, które było przedmiotem zaoferowanym w ramach kampanii crowdfundingowej, czy jakimś świadczeniem, zostało im wydane, zostało im dostarczone. Więc należy mieć to na uwadze i na pewno w tym modelu, który nazwaliśmy sobie nagrodowym, nie należy traktować tych upominków, tych takich, powiedzmy, ubocznych względem właściwego celu kampanii gratyfikacji jako czegoś, z czego można się nie wywiązać. Co jest, powiedziałbym, fundamentalną zaletą tego modelu? Jego efektywność kosztowa. Proszę zwrócić uwagę, deklarujemy, że musimy zebrać określoną kwotę na trasę koncertową i właściwie nic z tej kwoty, albo bardzo niewiele, pochłania nam przygotowanie i dostarczenie nagród. To są bardzo często nagrody symboliczne, nagrody, które mają wartość sentymentalną. My możemy po prostu przeznaczyć te pieniądze, które zebraliśmy na realizację naszego celu, w tym przypadku organizację trasy koncertowej, i nie zastanawiać się nad tym, jak my te nagrody sfinansujemy, w co je zapakujemy, jakie wyślemy. Tu projektodawcy zwyczajowo skupiają się na takich nagrodach, które albo w ogóle nie wymagają transportu, albo na przykład mają charakter limitowany, czyli tak, będzie ta gitara z podpisami, ale jedna. No i to jest cena wynajęcia jednego kuriera. Druga zaleta, no, crowdfunding zbudowany jest w dużej mierze na emocjach. No i tutaj nagrody, które działają na emocje, które działają na poczucie wspólnoty, również będą zachęcały do wpłat. Innym modelem, który w moim odczuciu jest taką formą pogłębionej już profesjonalizacji crowdfundingu, jest crowdfunding w modelu przedsprzedażowym. To znaczy taki model finansowania społecznościowego, w którym projektodawca zmierza do pozyskania finansowania na stworzenie konkretnego produktu, który następnie będzie nagrodą dla wspierających. Czyli daliśmy przykład muzyka, który zbiera na trasę koncertową, no to teraz możemy dać przykład muzyka, który zbiera na wydanie płyty. Chcemy nagrać album, chcemy go wytłoczyć, chcemy przygotować książeczkę, dodatki, gadżety i tak dalej, które do niego załączy, do tego albumu załączymy. I kolejne wpłaty, kolejne poziomy wpłat korespondują z albumem, który otrzymamy. Czyli teraz już nie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie kampania jest niejako trochę w jednym miejscu, a nagrody są w innym, że nagrody, no, są luźno związane z kampanią. Tutaj dokładnie chodzi o nagranie i wydanie płyty,
i wpłacający biorą po prostu udział w przedsprzedaży, tak jak to miało miejsce w przypadku zespołu Marillion. Tak? Analogicznie było na przykład w przypadku projektu, gdzie amerykański pomysłodawca stwierdził, że jest w stanie przygotować pierwszy w świecie długopis do rysowania w 3D. Bardzo przydatna rzecz dla artystów, dla architektów. Natomiast no, musi dopracować projekt, który już ma, musi zadbać o stronę marketingową, no więc musi pozyskać finansowanie. No ale co jest nagrodą w takiej kampanii? No oczywiście sam długopis do rysowania w 3D. Więc tutaj po pierwsze no, nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości prawnych. Bierzemy udział w przedsprzedaży. Po drugie, zupełnie inaczej teraz już planujemy wydatki i zupełnie inaczej planujemy naszą drabinkę nagrodową. No bo teraz wiemy, że większość pieniędzy, a może nawet wszystkie, które zostaną nam wpłacone, będziemy musieli wydać na stworzenie i dostarczenie naszych nagród. Czyli wracając do przykładu, muzyka, który chce wydać płytę. Możemy oczywiście zaproponować, nikt nas nie powstrzyma, również nagrody symboliczne. Że przekażemy podziękowania drogą mailową, że nagramy podziękowanie i zamieścimy je na Facebooku z imienia i z nazwiska wymieniając wpłacającego. Możemy zaoferować, że spotkamy się z nim po koncercie, możemy mu dać gitarę z autografem i tak dalej. Ale większość nagród, które sprzedamy w kampanii przedsprzedażowej, będzie dotyczyła no, tego zasadniczego dobra, które chcemy zaoferować, czyli płyt. Teraz dość standardowym zachowaniem będzie oferowanie tej płyty w wielu modelach. Czyli na przykład będziemy mogli powiedzieć, za 20 zł zaoferujemy album, ale w wersji elektronicznej. Będzie można go sobie pobrać z internetu. Za 50 zł zaoferujemy album w wersji CD z ładną książeczką i gdzie już mamy to całe doświadczenie obcowania z płytą w starym stylu. Za 80 zł zaoferujemy również płytę w CD, ale będą dwie książeczki, będą z autografami twórców. I płyta będzie w wersji limitowanej, na przykład będzie numerowana i będzie na niej adnotacja, że była ona dostępna wyłącznie w crowdfundingu, i że na przykład jest 100 takich płyt na świecie. Oczywiście można, prawda, iść dalej z tymi iteracjami tego produktu i wymyślać coraz bardziej ekskluzywne, coraz bardziej rzadkie wersje tej płyty, po to, żeby sprzedać także i wersję płyty za 500 tysięcy, a może i 5 tysięcy złotych. Więc tutaj naszym celem jest zachęcić ludzi do wzięcia udziału w przedsprzedaży. No i licząc koszty tego, oczywiście musimy rozważyć, no ile nas kosztuje wyprodukowanie tej płyty, ile nas kosztuje wydrukowanie tej książeczki, ile nas kosztuje teraz zapakowanie tego i wysłanie do projektodawcy, do wspierających pocztą, tak? Więc no, że powiem, zupełnie inna kalkulacja tu ma miejsce i no, dużo więcej pracy z arkuszem kalkulacyjnym z całą pewnością się pojawia, no bo cena nagrody musi korespondować z kosztem. My na tych nagrodach po prostu musimy zarobić, nie możemy do nich dokładać. A sam znałem takie kampanie crowdfundingowe, gdzie projektodawca zgłaszał się do mnie i mówił, no wiesz co, mam problem, bo niby zebrałem pieniądze, powiedziałem, że potrzebuję 20 tysięcy złotych, żeby zrealizować konkretny projekt, zebrałem 30 tysięcy i ja nie jestem w stanie tego zrobić, bo nie mogę nagród sfinansować. No i wtedy mówiłem, tak, już jest za późno, już zebrałeś te pieniądze, nie możesz teraz wrócić do tej społeczności, kiedy kampania jest zamknięta i kiedy przechodzimy do okresu rozliczenia i powiedzieć, no to teraz jeszcze mi dopłaćcie, bo ja źle policzyłem. Te rzeczy trzeba rozważyć od razu. No i trzeci model to jest model donacyjny, czyli w 100% oparty na dobrej woli wpłacających, co do których kierujemy bardzo prosty komunikat. Potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy pieniędzy i po prostu bez waszego wsparcia na przykład nasza kawiarnia, nasz teatr nie będą w stanie funkcjonować dalej. W przypadku kultury te działania crowdfundingowe o charakterze donacyjnym w większości mają taki charakter, ratujemy teatr X, prawda, czy ratujemy klub Y, czyli osoby, które tam chodzą, osoby, które czują się z tym miejscem emocjonalnie związane, no nie chcą pozwolić na to, żeby zniknęło ono z mapy Polski, z kulturowej mapy świata i są gotowe w takiej akcji ratowania wziąć udział i niekoniecznie liczą na to, że cokolwiek dostaną w zamian. Sam fakt, że dalej to dobro kultury będzie funkcjonować, jest dla nich wystarczające, żeby chcieć je wesprzeć. No i w tym przypadku oczywiście nie mówimy o żadnej przedsprzedaży, no mówimy o zbiórce publicznej, którą powinniśmy tutaj zgodnie z prawem
zarejestrować, przeprowadzić i taką zbiórkę publiczną realizować. Przechodząc do już takich bardzo praktycznych i szczegółowych aspektów związanych z realizacją kampanii crowdfundingowej, zacznę od króciutkiej preambuły. Miałem kiedyś okazję doradzać wstępnie znajomemu, który chciał kampanię crowdfundingową zrealizować, był poetą, sfinansować wydanie tomiku swoich wierszy. I w którymś momencie, kiedy mi opowiadał o swojej kampanii, ja cały czas wyjąłem kartkę papieru i zacząłem szkicować, kto jest naszą społecznością, do kogo się zwrócimy. Prawda? No bo już ma swoich czytelników, do których możemy się odwołać, no ale czy są inne osoby, które możemy pozyskać i tak dalej. Jakimi kanałami to zrobimy, tak? Czy idziemy do mediów tradycyjnych, czy idziemy do mediów społecznościowych. No i kiedy on skończył mówić, przyszła moja kolej, żeby mówić i zacząłem mu pokazywać, co tam sobie wynotowałem, no to on nagle powiedział z takim niemalże oburzeniem, no ale ja jestem poetą, ja nie jestem marketingowcem, ja nie jestem PR-owcem, przecież ja nie będę teraz zastanawiał się, jaką kampanię zrobić w mediach społecznościowych, ja nie będę teraz jeździł na jakieś spotkania z czytelnikami i im opowiadał, że ja mam nowy projekt. To nie jest projekt, to jest tomik wierszy. Ja się do tego absolutnie nie nadaję, nie mam na to czasu, poza tym to w ogóle brzmi jak jakiś drugi etat. Ja schowałem kartkę papieru i powiedziałem, no to nie powinieneś crowdfundingować. Bo masz absolutną rację. To jest drugi etat, to jest codzienna praca, a po drugie, jeżeli nie widzisz sensu i przyjemności w tym, żeby wejść w tą relację ze swoimi wspierającymi, żeby czuć przyjemność z tego, że wieczorem wchodzisz na Facebooka i mówisz, ile już nam się udało zebrać, na ile jesteśmy bliżej realizacji celu. Jeżeli nie czujesz przyjemności z tego, żeby wejść na Twittera i oznaczyć wpłacających i podziękować im imiennie. Jeżeli nie czujesz przyjemności z wymyślania, że może być więcej wierszy w innej wersji tego tomiku dla szczególnie zaangażowanych, wspierających, jak jeden mój znajomy, zresztą też zaangażowany w projekt literacki, pisał fraszkę dla każdego wpłacającego, który wpłacił odpowiednią kwotę i taką, prawda, czterostrofową fraszkę wysyłał w taki sposób, żeby tej osobie została z tego pamiątka. Jeżeli nie widzisz w tym sensu, przyjemności, to crowdfunding nie jest dla ciebie. Crowdfunding jest dla tych, którzy chcą znieść ten podział na scenę i publiczność, zejść do publiczności i razem z nią zrobić coś ciekawego. Miałem też takiego projektodawcę, którego znałem, który chciał nakręcić film i który, pamiętam, że absolutnie podszedł profesjonalnie do pierwszej fazy kampanii. Wymyślaliśmy razem nagrody, zastanawialiśmy się, jaka kwota będzie potrzebna, którą trzeba zebrać, żeby kampania w ogóle mogła zostać uruchomiona. Myśleliśmy potem nad tak zwanymi celami cząstkowymi, tak, no bo w crowdfundingu możemy takie cele tworzyć, czyli na przykład potrzebujemy 50 tysięcy, żeby film w ogóle powstał do finansowania, ale jeżeli mielibyśmy 65, to będziemy mogli wynająć osoby, dzięki którym będziemy mieli lepszą ścieżkę dźwiękową. A jeżeli będziemy mieli 100, to będziemy mogli nakręcić dodatkowe sceny i tak dalej, i tak dalej. Więc rozkładaliśmy też to na powiedziałbym, na części pierwsze. Plan był znakomity, tylko że jak przyszło co do czego, to ten projektodawca oświadczył, że no on przez pierwsze 3 dni kampanii to może być zaangażowany, ale potem wyjeżdża za granicę, bo ma tam sprawy do załatwienia. I szczerze wierzył w to, że on po prostu wróci ostatniego dnia kampanii, pieniądze będą na niego czekać na koncie. Nie, tak nie będzie, tak nie jest nigdy. Nie wystarczy uruchomić kampanii crowdfundingowej i czekać na wpłat. Crowdfunding bazuje na tym, że my codziennie o te pieniądze zabiegamy, że my musimy na nie zapracować i że nasza społeczność musi po prostu czuć, że ma po drugiej stronie partnera, a nie że ma po drugiej stronie rozkapryszonego artystę, który uważa, że mu się to należy. W crowdfundingu dość fundamentalnym założeniem, o którym też się przekonali naprawdę znani twórcy filmowi, muzyczni, wszyscy inni. Nikomu nic się nie należy. Każdy dostanie to, na co zapracuje we współpracy ze społecznością, którą próbuje wokół swojej kampanii zbudować. Teraz jak do tej pracy się zabrać? Czy jest taki model, taka metodologia, która działa? No ja często osobom, z którymi współpracowałem, podpowiadałem taki prościutki schemacik, który moim zdaniem pomaga, żeby zacząć.
i z nim na pewno chciałbym Państwa zostawić, który określam mianem 5P. Bo ludzie, którzy zarządzaniem się zajmują, bardzo lubią te akronimy, te skrótowce. 5P to po pierwsze pomysł. Pierwsze P. No i tu zacznę od czegoś, co też zawsze mówię projektodawcom. Widziałem kampanie, które miały słabe nagrody, które nie były najlepiej zakomunikowane, ale które miały rewelacyjny pomysł. Inspirujący, porywający, który sprawia, że społeczność od razu czuła, że chce na to dokonać wpłat i one się budowały. A widziałem kampanie, które były od strony technicznej, marketingowej, promocyjnej przygotowane w sposób idealny, ale pomysł był słaby. I po prostu nikt nie chciał się w to angażować. Więc to truizm, ale nie da się zbudować dobrej kampanii crowdfundingowej na słabym pomyśle. Tu mogę od razu podać przykład, który na przykład mnie bardzo zainspirował. To był projekt dziennikarski. Zainspirował mnie dlatego, że ja pracowałem przy finansowaniu licznych redakcji po to, żeby mogły w bardzo trudnych warunkach rynku medialnego w dzisiejszych czasach finansować. To był projekt The Tortoise z Wielkiej Brytanii, Tortoise, czyli żółwica, który promował coś, co nazwali slow journalism, czyli nie newsy, nie szybkie informacje, ale wartościowe felietony, ale wiadomości, które są, że tak powiem, przetrawione, przetworzone, przemyślane i którzy natychmiast podbili serca publiczności. Po pierwsze dlatego, że zaoferowali coś, co było potrzebne. Ludzie czuli, że w dzisiejszym otoczeniu medialnym nie mają tego, czego szukają. Po drugie, to było oryginalne. Nic podobnego do tej pory nie zaistniało. Po trzecie, byli wiarygodni, bo stali za nimi dziennikarze, którzy wcześniej pracowali m.in. w BBC czy Wall Street Journal, czyli po prostu dziennikarska elita. Udało im się przekonać społeczność, oferując jej, powiedziałbym, taką bardzo atrakcyjny aspekt partycypacyjny. To, na co się starałem wskazywać przy okazji kampanii, którą realizowało We The Crowd, czyli powiedzieli, nie tylko chcemy waszych pieniędzy, żebyśmy mogli sobie spokojnie pisać artykuły, my chcemy waszego głosu. Chcemy, żebyście nam powiedzieli, jakie tematy was zajmują. Chcemy, żebyście przychodzili i brali udział w naszych spotkaniach naszego newsroomu. I faktycznie to robili, mało tego, robią to nawet teraz, tylko że w czasach koronawirusa robią te spotkania online. I podział na dziennikarza i na wspierającego zostaje rozmyty. Ten wspierający również może podesłać swój tekst, jeśli jest dobry, będzie opublikowany. Może słuchać, jak dziennikarze rozmawiają o tym, co ma być w następnym numerze, może coś zaproponować. Więc mamy tutaj naprawdę do czynienia ze społecznością. Ten pomysł trzeba oczywiście w przystępnej formie zaprezentować. I to jest to, co widzimy, kiedy wchodzimy na stronę naszej kampanii na platformie crowdfundingowej. Infografiki prezentujące nagrody, które można otrzymać, infografika prezentująca proces, jak się wpłaca, gdzie się klika, prawda? Wiele osób będzie pierwsza kampania crowdfundingowa, jaką wspierają w życiu, więc warto też tego rodzaju pomoc zaoferować. Opisy, teksty, zdjęcia projektodawców, no bo jak już wspomniałem, ludzie chcą wspierać ludzi, ale ponad wszystko filmik. W kampanii crowdfundingowej musi być filmik, bardzo wiele platform w ogóle nie wpuści projektodawcy na platformę bez filmiku, no z bardzo prostej przyczyny. Większość ludzi chce kliknąć i jeśli przez pierwszą minutę usłyszy albo zobaczy coś, co je zainspiruje, będą oglądać dalej, będą wiedzieli, że chcą to wesprzeć. I to trzeba zrobić. Te pierwsze wrażenie trzeba zagospodarować przy pomocy filmiku. Filmiku, który od razu powiem, powinien trwać 2,5-3 minut, bo taka jest mniej więcej uwaga wspierającego, którą możemy pochwycić i w te 2,5-3 minuty musimy opowiedzieć historię o tym, kim jesteśmy, dlaczego potrzebujemy tego finansowania, co zrobimy, kiedy je otrzymamy i co z tego będą mieli płacający. Przy prezentowaniu pomysłu bardzo dobrą praktyką jest także opisanie wszystkiego tego, co może pójść nie tak. Czyli absolutnie szczerze podajemy, jakie są ryzyka i zagrożenia, dlaczego ten projekt może się nie udać, dlaczego możemy nie osiągnąć tego, do czego się zobowiązaliśmy? Dlaczego może stanąć na tym, że będziemy zwracać te pieniądze? Nie jest tak, że projektodawcy w takich sytuacjach mówią, aha, sami zwracają uwagę na ryzyka i problemy, czyli być może nic z tego nie będzie. Wręcz przeciwnie.
przepraszam, projektodawcy, przepraszam, wspierający są w tej mierze często jak inwestorzy, venture capital, to znaczy mówią, jeżeli ten projektodawca nie ma świadomości tego, co może pójść nie tak, to ja go nie wesprę. On po prostu tego nie przemyślał. Ryzyko jest zawsze. Chodzi o to, żeby umieć nim zarządzić i żeby umieć pokazać, że mamy jego świadomość i damy sobie z nim radę. Kolejna rzecz to jest wybór platformy crowdfundingowej. Czym się tutaj kierować? No, po pierwsze, zwróciłbym uwagę na to, czy podobnego rodzaju projekty były realizowane na tej platformie w przeszłości, a jeśli tak, no to jakie uzyskały finansowanie, jakie zgromadziły wokół siebie społeczności. No, jeżeli na przykład chcemy zorganizować kampanię o charakterze zbiórkowym, no to szukamy takiej platformy crowdfundingowej, która pozwala nam oferować, dodać swoją kampanię na platformę bez oferowania w zamian świadczenia zwrotnego. No bo chcemy tutaj, prawda, tylko donacyjnie ratujemy teatr i taka platforma nas interesuje, a nie taka, która będzie od nas wymagała, że będziemy myśleli o tym świadczeniu zwrotnym. Jeżeli chcemy zrobić grę planszową, bardzo łatwo jest sprawdzić. Każda platforma podaje statystyki, na której platformie najwięcej gier planszowych sfinansowano, gdzie te najbardziej znane, te najbardziej medialne się pojawiały. To jest też dla nas o tyle istotna informacja, że bardzo dobrą praktyką jest później pójść do tych, którzy byli przed nami, którzy też na przykład tam sfinansowali gry planszowe, czy też tam sfinansowali spektakle teatralne i powiedzieć, czy moglibyście być ambasadorem mojej kampanii. Czy moglibyście na stronie mojej kampanii dać swoją wypowiedź w postaci filmiku, w postaci cytatu, w której poprzecie to, co ja robię, jeżeli uważacie to za wartościowe. A jeżeli naprawdę uważacie to za wartościowe, no to możecie też się zwrócić do waszej społeczności, która poparła was przy tamtym waszym projekcie, żeby również i poparła nas w tym projekcie. Crowdfunding jest sztuką dawania, więc bardzo często projektodawcy, którzy wcześniej odnieśli sukces, na to się zgadzają i zawsze warto spróbować się do nich odezwać. Dalej zobaczyłbym, czy ta platforma społecznościowa ma przełożenie na media społecznościowe i media tradycyjne. Tak? Jeżeli wrzuca na przykład informacje o swoich projektodawcach na Facebooka, Twittera, Instagrama, to czy jest jakaś interakcja, czy dużo ludzi to klika, czy dużo ludzi to ogląda, czy mogą nam udrożnić kontakt do mediów społecznościowych, czy ich projektodawcy, do mediów tradycyjnych, czy ich projektodawcy pojawiają się w mediach tradycyjnych. Jeżeli tak, no to jest to bardzo ważna informacja, bo mogą nas wesprzeć. Od razu powiem, że kiedy zgłaszamy pomysł na kampanię crowdfundingową, to każda szanująca się platforma ma opiekunów projektodawców. Z takim opiekunem można porozmawiać, zanim się kampanię uruchomi. I wtedy zasadnym jest na przykład zapytać, czy możemy liczyć na to, że pomożecie nam znaleźć ambasadora projektu, czy możemy liczyć na to, że pomożecie nas wypromować w mediach, czy wrzucicie coś na media społecznościowe i tak dalej, i tak dalej. Dalej kwestia jest, jakie platforma pobiera prowizję od udanej kampanii. Platformy, o ile nie prowadzą działalności charytatywnej, oczywiście też są biznesami i chcą na realizacji crowdfundingu zarabiać. I po prostu, jeżeli nasza kampania się uda, jeżeli zbierzemy te pieniądze, które zadeklarowaliśmy, że są nam potrzebne, czy powiedzmy pierwszego dnia kampanii deklarujemy, potrzebujemy 100 tysięcy złotych, żeby zrealizować nasz projekt i określamy termin, w którym musimy go zebrać, no zwyczajowe 130 dni. Jeżeli w 30 dni zbierzemy te 100 tysięcy złotych, no to wtedy od tej kwoty będziemy musieli zapłacić platformie crowdfundingowej marżę, prowizję. No, zależnie od tego, jaka to jest platforma, no to będzie około 8,5-9,5%. Przy założeniu, że kampania się uda i przy założeniu, że jest to taki projekt niecharytatywny. W przypadku tych projektów charytatywnych albo prowizje są znacząco ograniczone, albo wręcz wynoszą zero. Warto też sprawdzić, czy platformy nie mają jakichś specjalnych prowizji w przypadku określonych branż, bo na przykład platforma Wspieram to, jak ostatni raz sprawdzałem, miała niższe prowizje, bodajże na poziomie 3,5% dla twórców gier planszowych, po prostu dlatego, że szczególnie mocno się na tej branży orientują i chcą obniżyć próg wejścia.
Dalej, niezależnie od tego, ile będzie chciała od nas platforma, trzeba pamiętać o tym, że mamy jeszcze tak zwanego operatora płatności, czyli ten podmiot, który dba o to, żeby te pieniądze, które wpłacający chcą zaoferować, znalazły się na początku u nich, a następnie w razie sukcesu zostały przekazane nam. Czyli w czasie, kiedy my zbieramy owe 100 tysięcy złotych, to my nie dostajemy sukcesywnie tych pieniędzy na swoje konto. My dostajemy tą kwotę po ostatnim dniu kampanii, jeżeli nam się udało zebrać to minimum. No bo jeżeli sami zadeklarowaliśmy, że jeśli nie zbierzemy 100 tysięcy, to projektu nie zrealizujemy, no to nie powinniśmy dostać mniej. No i jeżeli nam się uda i te 100 tysięcy zbierzemy, to właśnie ów pośrednik płatności nam przekaże całą tą kwotę na konto. A jeżeli nam się nie uda, to właśnie ów operator płatności te pieniądze zwróci z powrotem zbierający. Jak zawsze w crowdfundingu, od tej bardzo generalnej zasady są wyjątki, to znaczy może być też tak, że platforma zaoferuje nam model finansowania elastycznego. To znaczy powie nam, możecie zebrać mniej niż 100%, na przykład 80%, 70% i zachować te pieniądze, jeżeli no jasno powiecie, co jesteście w stanie zrobić, w jakiej kwocie i po prostu społeczność będzie jasno poinformowana, że w takim modelu wpłaca. Możecie też zrobić tak, i to rekomenduję zawsze, żeby rozbić cele finansowe kampanii na etapy. Czy to są właśnie te cele cząstkowe, o których mówiłem kilkanaście minut temu. I wtedy mówimy o sytuacji, w której mówimy, dobrze, za 20 tysięcy złotych jesteśmy w stanie zrobić X, ale za 50 tysięcy złotych jesteśmy w stanie zrobić więcej. Jeżeli zbierzemy 20, robimy tylko to. Jeżeli zbierzemy 50, robimy więcej. Może być tak, że dynamika wpłat jest tak duża, że my nagle zaczynamy zadawać sobie pytanie, zaraz, my mamy więcej pieniędzy niż potrzebujemy i musimy się z nich rozliczyć. Co teraz? Tak było w przypadku kampanii, którą ja realizowałem na książkę crowdfunding. I stwierdziliśmy, że ten naddatek pieniędzy wydamy na crowd party, czyli na przyjęcie, które oznaczało wydanie książki. Czyli wydamy książkę z hukiem, zaprosimy wszystkich projektodawców, których w tej książce opisaliśmy, zaprosimy platformę crowdfundingową, z którą współpracowaliśmy, zaprosimy różne osoby z otoczenia crowdfundingowego, będą tam wystąpienia, będą koncerty, tak, bo pisaliśmy m.in. o zespole, który crowdfundował pierwszą płytę, więc oni grali swój koncert, pisaliśmy o firmie odzieżowej, więc ona przyjedzie ze swoimi ubraniami, które zaprojektowała, pisaliśmy o młodych naukowcach, którzy potrzebowali dofinansowania, żeby przedstawić swój projekt w NASA, więc oni przyjechali z prezentacją tego projektu, prawda? Więc zorganizowaliśmy coś nowego, dostarczyliśmy dodatkową wartość po to, żeby te dodatkowe wpłaty, które otrzymaliśmy, przeznaczyć na coś, z czego również wartość będzie miała społeczność, która nam zaufała. Bez względu na to, jak to wszystko zorganizujemy, czy to będzie model finansowania elastycznego, czy nie, czy te pieniądze do nas dotrą, czy nie, czy dotrą do nas w całości, czy w części, no to ów operator płatności standardowo 2,5% dodatkowo pobierze. Czyli jeżeli 8,5% bierze platforma, no to jeszcze plus 2,5% dla operatora platformy, dla operatora płatności. Jeśli planujemy budżet kampanii crowdfundingowej, no to musimy też zaplanować to, że te 10,5-11% będziemy musieli przeznaczyć na wynagrodzenia dla tych, którzy nam realizację tej kampanii umożliwili. Kolejne P, no to pieniądze. Celowo pieniądze wymieniam kawałek dalej, żeby nie utrwalać tego wyrażenia, że crowdfundingu chodzi wyłącznie o pozyskiwanie kapitału, chociaż oczywiście jest to rzecz podstawowa. Co musimy zrobić? No, musimy wyliczyć kwotę, która jest nam potrzebna, aby projekt został zrealizowany. Co na tą kwotę się składa? No, po pierwsze, koszty realizacji celu kampanii, w tym bardzo często na pierwszym miejscu koszty produkcji nagród. Czyli każda nagroda, którą mamy, no to musimy sobie wyliczyć, ile ona nas kosztuje. No dalej, koszty wysyłki nagród. Zadziwiające, jak wielu projektodawców liczy, ile ich kosztuje wyprodukowanie nagrody, ale nie liczy, ile kosztuje na przykład rozesłanie jej do 8 tysięcy osób. Więc to również musimy uwzględnić. Dalej mamy te koszty prowizyjne dla platformy, no, zależnie od modelu, od charakteru, no to powiedzmy od 3,5 do 9%. Dalej mamy te koszty związane z pośrednikiem płatności, 2,5% wartości uzyskanej kwoty. No i wreszcie, zależnie też od modelu, w jakim operujemy, musimy zapłacić podatki. Dobrą praktyką jest także dodać jakieś 10-15%
do tej kwoty, o którą się ubiegamy, na sytuacje nieprzewidziane. Mogą się nam na przykład podnieść koszty stałe. Możemy mieć podwykonawców, z którymi współpracujemy, a którzy nie będą w stanie dostarczyć tego, na co się umówiliśmy. Nowy podwykonawca będzie niezbędny, a ten nowy podwykonawca może oczekiwać wyższego wynagrodzenia. Więc powiedziałbym, taki fundusz awaryjny powinien być zawarty, no bo jeżeli nam braknie owych 15%, no to nie będziemy mogli zrealizować celu kampanii, no a przecież wzięliśmy już pieniądze na realizację tego celu. Bardzo ważne jest to, tak mówiąc na poziomie najbardziej podstawowym, aby nie zaniżyć ani nie zawyżyć kwoty, o którą zabiegamy w ramach kampanii. Kolejne P to propozycja wartości, no czyli właśnie owa nagroda, to świadczenie zwrotne. Dlaczego używam takiego terminu propozycja wartości? No bo nie zawsze to będzie per se nagroda. Czasami to może być jakieś świadczenie o charakterze na przykład symbolicznym, o charakterze podziękowania, no, które trudno nazwać nagrodą, a które jednak wartość ma dla osoby, która zechce nas wesprzeć. No, żeby dać przykład takiej kampanii, gdzie propozycja wartości naprawdę przemówiła do społeczności, dlatego, bo zebrali projektodawcy ponad 60 tysięcy złotych w 23 minuty, to będzie to gra planszowa Zew Cthulhu. Co przesądziło o tak ogromnym sukcesie? Tak? No, kampania jeszcze trwała dalej, zebrali więcej pieniędzy, ale mniej niż pół godziny już mają 60 tysięcy złotych, już mają projekt sfinansowany. No, po pierwsze, wiedzieli dokładnie, do jakiej społeczności się zwracają. Zwracali się do społeczności niezwykle popularnego pisarza w postaci Lovecrafta, który ten mitos Cthulhu stworzył. Po drugie, zaoferowali jej wartość, która była absolutnie unikatowa. Czyli pakiety z grą bogate w niezwykłe akcesoria, które nie miały być później niedostępne, kiedy gra już wejdzie do sprzedaży rynkowej, czyli teraz albo nigdy, albo teraz w crowdfundingu je pozyskają, albo już nie pozyskają ich nigdy. Czyli na przykład ręcznie robione skórzane torby, maty do rzucania kości, ścieżka dźwiękowa z grą do sesji w taki sposób, żeby pogłębić wczucie się w rozgrywkę. Dalej przedmioty zaczerpnięte z prozy H.P. Lovecrafta, na przykład dyplom z książkowego uniwersytetu z Miskatonic, który można sobie powiesić na ścianie, prawda? Czyli znowu takie bardzo wyraźne wpisanie się w to, co chcę mieć, na czym chcę położyć ręce, wspierające taką kampanię. I kolejną z nagród było to, że można się pojawić jako postać w grze. Nasz wizerunek, nasze imię zostanie przeniesione przez grafików, przez scenarzystów i wykupujemy sobie taki pakiet nagrodowy, w którym, no, że tak powiem, zyskujemy nieśmiertelność. Jesteśmy postacią w popularnej grze planszowej. Dalej, bardzo inteligentny sposób twórcy odwołali się nie tylko do osób fizycznych, ale także do wspierających instytucjonalnych. Stworzyli pakiety sponsorskie. Czyli poszli do sklepów oferujących gry planszowe i powiedzieli, możecie wesprzeć nas większymi wpłatami i dzięki tym waszym większym wpłatom stworzymy dodatkowe scenariusze do gry. Rozbudujemy ją, uczynimy ją większą, a o was oczywiście wspomnimy jako o prawdziwych patronach tej formy rozrywki, tej formy kultury. No i tu widać od razu, dlaczego taki sklep mógłby chcieć być zainteresowany. On chce w swojej społeczności zaistnieć jako ten, który jest szczerze zainteresowany rozwojem gier planszowych i tym, żeby jak najlepsze gry planszowe powstawały. Jeśli chodzi o wsparcie takich partnerów instytucjonalnych, to mogę od razu powiedzieć, że tak się czasami ratuje kampanię, to znaczy pamiętam, jak doradzałem zespołowi, który chciał przygotować festiwal i niezbyt dobrze im szło pozyskiwanie finansowania, kampania już trwała. I zapytali, co mogą zrobić. No już było naprawdę późno, żeby teraz przygotowywać nowy plan promocji, budować społeczność, więc powiedziałem, czemu nie wspierający instytucjonalnie. Chcecie przygotować festiwal herbaty? No pójdźcie po prostu do firm, które sprzedają herbatę, które są tym zainteresowane. Niech zaoferujcie im, że będzie ich wielkie logo przy wejściu i tak dalej. No i jedna z takich firm wsparcia udzieliła. Więc raz jeszcze, odwołując się do tego, no, jednego z mot tego wystąpienia, że w crowdfundingu są zasady i są, powiedziałbym, generalne reguły, ale bardzo łatwo od nich odstępujemy
w konkretnych przypadkach. No, mówiliśmy o tym, że idziemy do 100 tysięcy ludzi po złotówkę. No, tu tak naprawdę możemy także finansować kampanię idąc do jednej, dwóch, trzech firm, które stanowią takiego partnera instytucjonalnego. Są nawet takie odmiany crowdfundingu, gdzie partnerowi instytucjonalnemu mówi się: my zbierzemy 100 tysięcy złotych crowdfundingu, czy wy wtedy dacie drugie 100 tysięcy? My zweryfikujemy hipotezę, my zwalidujemy, że to ma sens, no wydajcie resztę. To również się sprawdza. Innym przykładem takiego pomysłu, który natychmiast zarezonował ze społecznością i gdzie było wiadomo, jakie świadczenie zwrotne zadziała, była wstęga pamięci, czyli pomnik Armii Krajowej u stóp Wawelu, również błyskawicznie sfinansowana kampania. No i co było tutaj co było tej nagrodą, że tak powiem? To, że można było dostać podziękowanie podpisane przez weteranów Armii Krajowej, to rzecz absolutnie bezcenna. A po drugie, to, że można było dostać tabliczkę z grawerem, z własnym nazwiskiem, na samym pomniku. Czy są to świadczenia, powiedziałbym, porównywalne z tymi, o których mówiłem w przypadku gry? No oczywiście nie, bo tutaj zupełnie innego rodzaju motywacje ma wpłacający. Ale czy dla niego to świadczenie zwrotne stanowi wartość, która sprawi, że będzie chciał wpłacić? Jak najbardziej tak. Więc tutaj mamy kampanię, która uzyskała 385 tysięcy złotych, na dobrą sprawę nie oferując nic materialnego w zamian, oferując stricte niematerialne, stricte, może tak powiem, duchowe, patriotyczne propozycje wartości, chyba tak to trzeba nazwać. No i wreszcie P, któremu na imię promocja. Powiedziałbym, że wiele kampanii crowdfundingowych, z którymi miałem styczność, poniosło klęskę według bardzo podobnego scenariusza. To znaczy, pierwsze kilka dni kampania szła relatywnie dobrze, to znaczy uzyskiwała ona wpłaty od przyjaciół projektodawców, od ich rodzin, od jakiejś takiej bardzo bliskiej im społeczności, która ich dobrze znała, rozpoznawała i była w stanie im zaufać, co się czasami nazywa w środowisku Friends, Family and Fools. Po czym, kiedy ta grupa, czy te grupy dokonały już wpłat, nagle następuje całkowite tąpnięcie, kolejnych wpłat już nie ma i nie ma żadnej możliwości, żeby tą kampanię zdynamizować. Była bardzo wąska społeczność, no i ta społeczność nie była wystarczająca, żeby pozyskać odpowiednią kwotę, czyli nie zebraliśmy owego tłumu, który jest elementem finansowania społecznościowego, najbardziej immanentnym, no ani też nie znaleźliśmy pomysłu na to, żeby znaleźć jednego, dwóch bardzo bogatych sponsorów, którzy nam tą lukę finansową domkną. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, bo nie było planu promocji. Nie było na żadnym etapie rozpisane, co my tak naprawdę robimy dzień po dniu, żeby do wspierających docierać. I kiedy ja rozmawiałem z projektodawcami, to zawsze im mówiłem: zróbmy sobie taką checklistę. Co na niej się może przykładowo znaleźć? No po pierwsze, przygotowujemy plan promocji z podziałem na czas przed zbiórką, w jej trakcie i po jej zakończeniu, wraz z określeniem budżetu, grupy docelowej, kanałów dotarcia do tej grupy docelowej. Kiedy na przykład pracowaliśmy przy kampanii Cohabitat Make, która związana była z tym, że chcieliśmy utworzyć taką przestrzeń dla artystów, dla ekologów, dla wszystkich tych osób, które chcą działać twórczo, działać artystycznie, działać na rzecz dobra wspólnego, chcą mieć dostęp do odpowiednich narzędzi, chcą mieć dostęp do odpowiednich osób, które się będą chciały do nich przyłączyć, to przez 30 dni przed kampanią pokazywaliśmy społeczności, że nad czymś pracujemy, że coś się będzie działo, natomiast odkrywaliśmy karty bardzo powoli, budowaliśmy napięcie. I to była ta faza przedkampanijna. Ona nie może być zbyt długa, bo oczywiście ludzie stracą zainteresowanie, nie będą potem już śledzić, co im ktoś kilka miesięcy temu mówił, że ma zamiar finansować i teraz to już jest ta kampania. Z perspektywy czasu to nawet uważam, że 30 dni przed to było zbyt wiele. Myślę, że jakieś 2 tygodnie przed należałoby zacząć taką fazę przedkampanijną. Potem w trakcie samej kampanii musimy cały czas pozyskiwać uwagę osób, które są potencjalnymi wpłacającymi, docierać do nich mediami społecznościowymi, spotkaniami, dostępem do mediów tradycyjnych, informacjami prasowymi i tak dalej, mailingami. A w fazie pokampanijnej musimy ich cały czas informować, to jest element naszego zobowiązania wobec społeczności,
na co my teraz te pieniądze wydajemy, kiedy dostarczymy nagrody i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz, powinniśmy sobie zrobić taką listę, jest bardzo dobre ćwiczenie, zresztą nie tylko w crowdfundingu, wszystkich kryzysów wizerunkowych, które mogą nastąpić w trakcie kampanii i po niej, i mieć na nie przygotowaną narrację, mieć na nie przygotowaną odpowiedź. Trzecia rzecz. Powinniśmy mieć listę mailingową osób i organizacji, które imiennie poprosimy o dokonanie wpłat. To jest taka klasyczna sytuacja, w której to, co Amanda Palmer, weteranka kampanii crowdfundingowych, amerykańska piosenkarka, często mówi, że crowdfunding to jest sztuka proszenia. My musimy zrozumieć, że w crowdfundingu nie jest żadną ujmą, nie jest żadnym dyshonorem, że my przechodzimy do kogoś i mówimy, czy chciałbyś wesprzeć moją kampanię. Nie jest nią, bo oferujemy mu coś w zamian. Oferujemy mu pewną transakcję. Będzie jakieś świadczenie zwrotne. Będzie jakiś wartościowy projekt, który zostanie sfinansowany. Więc trochę przejmujemy od fundraisingu tutaj metodologię. Zwracamy się do konkretnych osób. I to jest jak zawsze z proszeniem o pomoc. Jeżeli powiemy, czy ktoś może wezwać pogotowie, nikt się nie ruszy. Jeżeli powiemy, proszę pana, czy pan w czerwonej kurtce może wezwać pogotowie, wydatnie podnosimy szansę, że to zrobi. Więc zwracamy się do określonych osób, do określonych instytucji imiennie. Niektórych poprosimy o pieniądze, niektórzy nam je dadzą, niektórzy nie, ale niektórych też poprosimy o to, żeby napisali o nas w mediach społecznościowych, żeby napisali o nas na swoim blogu, żeby napisali o nas w swojej gazecie, żeby zaprosili nas na wywiad i pozwolili nam się pokazać. I w ten sposób budujemy tą społeczność, dzięki której mamy szansę zrealizować nasz projekt. Kolejna rzecz. Relacjonujemy bezustannie, właściwie w formie takiego wideobloga, co się w tej kampanii dzieje. Na przykład na YouTubie. I mówimy, pierwszego dnia udało nam się to i to, drugiego dnia udało nam się to i to. Teraz byliśmy na spotkaniu z naszymi wspierającymi, część z nich dokonała wpłat. Tak? Wyjęli od razu telefony i byli zachwyceni naszym projektem. Jutro idziemy do radia, będziemy o naszym pomyśle opowiadać, trzymajcie kciuki. Zresztą w książce Crowdfunding zrobiliśmy coś takiego, że opublikowaliśmy dziennik kampanii. Ja i mój współautor zarówno kampanii crowdfundingowej, jak i książki, dzień po dniu pisaliśmy wieczorem dziennik. Co się tego dnia działo, co tego dnia robiliśmy i ten dziennik opublikowaliśmy w książce, między innymi po to, żeby pokazać projektodawcom, jak ciężką pracą, jak naprawdę tym przysłowiowym drugim etatem kampania crowdfundingowa jest. Jeżeli mamy na to środki finansowe, kupujemy reklamy. Na Facebooku, w Google AdWords, w innych miejscach. Wielu projektodawców crowdfundingowych, takich już powiedzmy bardzo profesjonalnych, w ogóle od tego zaczyna. Kupuje reklamę i patrzy, ile jest kliknięć, patrzy, jaki jest ruch, patrzy, jakie jest zainteresowanie. Jeżeli jest, odpala kampanię crowdfundingową. Jeżeli go nie ma, powstrzymuje się przed zaangażowaniem w crowdfunding, no bo jeżeli osoby, które wyznaczyliśmy sobie jako potencjalne grupy docelowe, nawet nie chcą kliknąć na to w internecie, no to szanse na to, że będą chciały zapłacić pieniądze, jest jeszcze mniejsze. Często to też są testy AB, czyli jedna wersja rzeczy, którą chcemy przedstawić, to jedna wersja kampanii, a wersja odmienna, na przykład droższa, ale lepsza, to druga wersja kampanii. No i wtedy możemy zobaczyć, jak na tej osi cena-jakość na przykład lokują się oczekiwania i preferencje naszych przyszłych wspierających, czy naszych przyszłych klientów. Kolejna rzecz to organizowanie wydarzeń. No, teraz jesteśmy w sytuacji covidowej, więc pewnie głównie w online będzie się to musiało realizować. Natomiast jeżeli sytuacja się zmieni, no to, a mam nadzieję, że zmieni się niedługo, no to warto wrócić do tego, żeby były spotkania z projektodawcą, gdzie on może opowiadać o swoim projekcie. Ale też na przykład bardziej pomysłowe działania, happeningi, flashmoby, pikniki, gdzie poczęstujemy ludzi kawą, gdzie sprawimy, że poczują się naprawdę mile widziani. Znałem takie kampanie, gdzie znakomitym sojusznikiem projektodawcy był na przykład lokalny pub, gdzie adres kampanii crowdfundingowej był napisany na odwrocie podkładki od piwa, gdzie plakaty tej kampanii zamieszczone, gdzie dawano możliwość projektodawcy, żeby wziął mikrofon do ręki i powiedział dwa słowa, gdzie organizowano jakieś konkursy czy inne takie wydarzenia, które pomagały budować pozytywny obraz tej kampanii. Ludzie po prostu chętnie
chętnie wpłacali na kampanię kogoś, kogo zdążyli polubić. Kolejna rzecz to pozyskiwanie ambasadorów kampanii, czyli celebrytów, czyli autorytety w danej branży, po to, żeby tą kampanię promowały, po to, żeby niejako swoim autorytetem ręczyły, dawały rękojmię, że to jest wartościowe, że to jest ciekawe, że one to popierają. Może też sami dokonają wpłaty. No i przygotowywanie informacji prasowych, przekazywanie ich mediom tradycyjnym i w ogóle zabieganie o to, żeby media tradycyjne również wdały się z nami w relacje, bo mediów tradycyjnych jak najbardziej nie należy skreślać. Wywiad w popularnym programie informacyjnym jednemu z projektodawców, których poznaliśmy, sfinansował kampanię w jeden dzień. To była grupa młodych naukowców, którzy chcieli przygotować polski plan wyprawy na Marsa, czy no jakiś tam jego aspekt. Można powiedzieć, że porwali się z motyką na słońce, tylko rzecz polega na tym, że jak się specjaliści z NASA zapoznali z tym pomysłem w ramach konkursu, do którego nasi zdolni naukowcy się zgłosili, to uznali, że jest to jeden z tych najlepszych, jakie przedstawiono, że chcą ich zaprosić do Houston, żeby wzięli udział w finalnej fazie tego konkursu. No tylko, że wtedy okazało się, że nie stać ich na bilet lotniczy. Że nie mogą ze sobą po prostu zabrać tej ekipy, która ten pomysł przedstawi, no i że muszą oddać to walkowerem. I kiedy opowiedzieli o tym w telewizji, to natychmiast ludzie rzucili się do komputerów, rzucili się do telefonów i zaczęli wpłacać, bo po prostu czuli się urażeni w swojej dumie narodowej, że jak to nasi młodzi zdolni naukowcy, którzy wygrywają w wyścigu na innowacyjność, na pomysłowość, na talent z naukowcami z całego świata, mają teraz przegrać walkowerem, bo nie stać się na bilet lotniczy. Więc udało im się pozyskać finansowanie i bodajże trzeciego czy czwartego dnia musieli zakomunikować wpłacającym: przestańcie wpłacać. Mamy wszystkie pieniądze, których potrzebujemy. Myśleliśmy, że pojedziemy w trójkę, a teraz możemy jeszcze zabrać biotechnologa, możemy zabrać drugiego fizyka, możemy tym skuteczniej nasz pomysł zaprezentować. Więc wydawałoby się, że szalony pomysł i wydawałoby się, że mający bardzo umiarkowane szanse powodzenia tutaj zakończył się pełnym i spektakularnym sukcesem, bo była opowiedziana dobra historia, bo była dobrze zakomunikowana i bo uderzyła w czuły nerw. No i życzę Państwu, żeby takie właśnie kampanie udawało się Państwu realizować i żebyście nie tylko z powodzeniem pozyskiwali finansowanie, ale żebyście także spełniali swoje cele, spełniali swoje marzenia i zapewnili odpowiednią wartość tym wspierającym, którzy zechcą do Państwa przygody się przyłączyć. Bardzo dziękuję.